od klubu krakowskiego Gazety Polskiej. Pani Ewa Karachno, bardzo serdecznie proszę. No, położyć tam, gdzie jest miejsce. To dobrze, że nie ma miejsca, proszę Państwa. To znaczy, że doglądamy tego miejsca od czasu do czasu w sposób niezwykły. Kontynuujemy nasze spotkanie modlitewne. Byliśmy w katedrze. Może nie wszyscy przybyli, są tacy, którzy doszli do nas. Została odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki i tych wszystkich, którzy z nimi polegli w drodze do oddania hołdu tym pomordowanym w Katyniu. Dlatego przede wszystkim w ich intencji najpierw tu pod Krzyżem Katyńskim pomodlimy się, aby Pan Bóg nagrodził ich ofiarę dla ojczyzny, no i żeby przede wszystkim również i pobudził serca naszych rodaków do tej prawdziwej, głębokiej solidarności, która przecież nie przeszła do historii, ale powinna się pogłębiać w sercach rodaków i coraz obejmować coraz większym kręgiem tych wszystkich, którzy jeszcze wątpią, którzy może oddalili się, którzy może nie mają zrozumienia dla tej wielkiej idei, która nas powinna łączyć. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło wieku i stanie Pani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ksiądz prymas August Klot w 1936 roku powiedział do nas tak. Opatrzność Boża wyposażyła ongiś Polskę na drodze dziejów w krzyż i miecz. Krzyż i miecz wiodły Polskę przez stulecia zmagań i chwały. Krzyżem i mieczem wypowiadał naród w niewoli swe prawo do bytu. Krzyżem przeżegnała zmartwychwstała Polska swe nowe posłannictwo. Mieczem podpisała swoją wolność. Dalej idą przed Polską krzyż jako stróż ducha i dobra, miecz jako gwarant niezawodny polskiego honoru i granic Rzeczypospolitej. To tak na marginesie rozpoczynającej się teraz nowej kadencji, proszę Państwa. I jedno i drugie będzie nam potrzebne, chociaż oczywiście miecz pewnie już troszkę w innym charakterze. I jeszcze jedna prośba. Ponieważ bardzo często, prawie na każdej uroczystości, miesięcznicy przypominającej tragedię nad Smoleńskiem, był z nami poseł ziemi krakowskiej, poseł Krakowa, pan minister Andrzej Duda, a dzisiaj nie może być, bardzo proszę, by w jego imieniu specjalny okolicznościowy list przeczytał tato, profesor Jan Tadeusz Duda. Zapraszam. Kraków, 10 listopada 2011 rok. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy jak co miesiąc od ponad półtorej roku zgromadzili się w Katedrze Wawelskiej na mszy świętej za duszę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i pozostałych ofiar tragedii smoleńskiej, a teraz stanęli pod krzyżem katyńskim. Piszę te słowa, gdyż ze względu na podjęte ponad rok temu zobowiązania nie mogę być dzisiaj z Państwem. Chcę jednak Państwa zapewnić o mej wdzięczności i łączności duchowej w modlitwie. W modlitwie za naszych poległych i za ojczyznę z serca pozdrawiam Wasz poseł Andrzej Duda. Jaką mamy szansę na obronę naszej niepodległości w wypadku realnego zagrożenia, co zawsze należy brać pod uwagę, bowiem my mamy sojusz NATO, najlepszy z możliwych. No tak, ale czy mamy pełną gwarancję, że w wypadku realnej napaści na Polskę, ten punkt 5 traktatu waszyngtońskiego zostanie wypełniony? Bynajmniej nie. Chcielibyśmy, żeby tak było. Ten sojusz jest
o tyle dobry, że w interesie naszych sojuszników z NATO będzie udzielić nam pomocy. W 1944 roku podjęliśmy dramatyczną próbę wybicia się na niepodległość w skrajnie niesprzyjającej sytuacji. To należy podkreślić, w skrajnie niesprzyjającej sytuacji. I znowu, ulegliśmy potęgom, bo nie jest łatwo nagle dokonać rzeczy niemożliwych. Ale stawialiśmy opór i potwierdziło się to, co było doświadczeniem historycznym w odniesieniu do narodu polskiego z roku 1939, z lat wojny. Później stawialiśmy opór również w latach 1944 i następnych aż do lat 50. Szanowni Państwo, to był kapitał, którego dzisiaj nie doceniamy. Pokolenie, które wówczas żyło, w latach 50., 60., też tak jak to po powstaniu styczniowym było w znacznym stopniu poklęskowe. Zadawaliśmy pytanie o sens oporu. W roku 1980 wybuchła Solidarność. Dzisiaj wiemy i mamy z różnych źródeł, nie szczątkowe, ale najważniejsze dokumenty Centrum Władzy Sowieckiej, mówiące o tym, że Rosjanie nie brali pod uwagę możliwości inwazji na Polskę. Dlaczego? Bo bali się, że Polacy to nie Czesi, że Polacy będą się bronić, że nie ma pewności, jak się zachowa polskie wojsko. Boże, coś Polskę przestawić nie. Panie.